I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy wierni, Niedziela Biała, kolejna niedziela po niedzieli związanej ze zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest doskonałą okazją do tego, aby przybliżyć nam prawdę o sakramencie pokuty, o sakramencie spowiedzi, o tym sakramencie, który został ustanowiony w takim wyjątkowym okresie, pomiędzy zmartwychwstaniem Chrystusa a Jego niebowstąpieniem. Chrystus zmartwychwstały, ten sakrament ustanawia i nie jest to oczywiście, jak zawsze w takich sytuacjach, kwestia jakiegoś przypadku. Jest to szczegół, który zawiera ogromną tajemnicę. Mówi nam bowiem o tym, czym ten sakrament jest. Sakrament, który można powiedzieć, że jakoś częściowo przywraca nam właśnie to, co Chrystus, Jego ciało po zmartwychwstaniu ma w całej pełni, w całej doskonałości. Bo dobrze wiemy, że ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu już nie ulega zepsuciu, że jest ciałem, które nie ulega czynnikom jakby szkodliwym tego świata. I trochę podobnie sakrament pokuty, jeśli jest przyjmowany w sposób systematyczny, jeśli rzeczywiście spowiadamy się często, zaczyna powodować w nas oczywiście w dużo mniejszym zakresie i stopniu. Wiadomo, nie jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć nigdy jakiejś takiej zupełnej niewrażliwości, zupełnej jakiejś niezniszczalności duchowej, ale właśnie powoduje o tyle jakby podobne efekty, że człowiek jest dużo mniej wrażliwy, dużo bardziej jakby odporny na działanie pokus. Jest po prostu dużo bardziej utwierdzony w prawdzie. I o tym zresztą rzadko się mówi, bo sakrament ten jest oczywiście pierwszorzędnym lekarstwem, jest właśnie niczym innym jak narzędziem normalnie ustanowionym do tego, żeby człowiek po grzechu śmiertelnym wrócił do łaski Bożej, ale rzadko się mówi o tym, że jest on również środkiem zapobiegawczym. Zapobiegawczym, to znaczy chroniącym przed upadkiem grzech śmiertelny, bo przecież łatwiej zapobiegać niż leczyć. Dużo przyjemniej i bezpieczniej jest zapobiegać niż dopiero wtedy, kiedy nastąpiła choroba, próbować się wyleczyć. Więc moi drodzy, sakrament ten jest rzeczywiście sakramentem wyjątkowym, sakramentem bardzo trudnym zarówno dla szafarza, jak też i dla penitenta. Sakramentem, który, zauważmy, zawsze jakoś ucieka tym wszystkim, którzy próbują Kościół reformować, którzy odłączają się, wymyślając swoje własne wyznania wiary. Dla protestantów jest to zawsze jeden z pierwszych elementów, który ulega odrzuceniu. Mówię tu oczywiście o spowiedzi usznej. I często też można się spotkać z zarzutem, gdzie jest w Piśmie Świętym spowiedź uszna. No to właśnie tutaj jest, moi drodzy, właśnie tutaj jest spowiedź uszna przez samego Jezusa Chrystusa, naszego Pana, właściwie jest wyrażona w sposób bardzo precyzyjny, bo kiedy Chrystus mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane, to przecież jeśli mają uczniowie, jeśli mają apostołowie, mają decydować o tym, komu mają odpuścić grzechy, a komu zatrzymać, to muszą przecież najpierw znać to wyznanie grzechów. To znaczy stąd już wynika w sposób zupełnie jasny, jednoznaczny, że to rozgrzeszanie musi być też poprzedzone wyznaniem wiary, wyznaniem grzechów. A więc widzicie, moi drodzy, że jest to rzeczywiście niezwykle istotny fragment Ewangelii, bo świadczy w sposób bardzo wyraźny o jednej z bardziej istotnych praktyk naszej świętej katolickiej religii. A więc, moi drodzy, sakrament ten jest, jak już widzimy, sakramentem faktycznie bardzo dobrze opisanym w Piśmie Świętym, sakramentem, który rzeczywiście jest mimo tych 2000 lat ciągle jakoś mało, jeśli tak można powiedzieć, właśnie zgłębionym. Sakramentem, który zwłaszcza w dzisiejszych czasach próbuje się zastąpić go jakąś formą, powiedzmy, pomocy psychologicznej, psychoterapii, oczywiście nie w tradycji katolickiej, ale taka jest obecnie mentalność tego świata. I zobaczcie, że tutaj też mamy do czynienia z pewnym paradoksem, bo ci, którzy chcą ten sakrament jakoś usunąć, czy faktycznie go usunęli,
Robili to właśnie ze względu na ową trudność wyznawania grzechów. Jest to oczywiście obiektywna trudność, ale z drugiej strony człowiek ma w sobie pewną skłonność do tego, żeby o rzeczach trudnych i przykrych dla siebie mówić z ludźmi, do których ma zaufanie. I z tej też przyczyny wynikła pewna, powiedzmy, popularność różnego rodzaju praktyk polegających na mówieniu o swoich trudnych rzeczach komuś, kto jest, powiedzmy, człowiekiem zaufanym. Ale zobaczcie, moi drodzy, jak wielka jest tutaj pewna przewrotność tego świata i jego zasad, bo zastąpiono właśnie Boga, bo przecież to Jezus Chrystus, to Bóg odpuszcza grzechy, bo w sakramencie pokuty kapłan mówi wyraźnie: ego te absolvo, ja odpuszczam tobie grzechy. A przecież grzechy może odpuścić jedynie sam Bóg. To już nawet faryzeusze wiedzieli, w tym sensie byli dobrymi teologami. Tylko Bóg może grzechy odpuszczać, a więc ten, który odpuszcza grzechy, ten, który słucha spowiedzi, to jest oczywiście ten, który i tak wszystko wie. Oczywiście posługuje się swoim narzędziem, posługuje się swoim ministrem, ale miejmy świadomość tego, że to sam Bóg jest tym, który nam grzechy odpuszcza. A więc zamiast Boga, który ma nas leczyć, dzisiejszy świat często będzie nam proponował jakiegoś człowieka. Człowieka, który jako psycholog często nawet nie będzie potem chciał wziąć odpowiedzialności za to, co zrobi nam jako psychoterapeuta. Człowieka, który przecież jest tylko człowiekiem. I też mogę wam powiedzieć, bo mam takie doświadczenie osobiste, już będąc kapłanem, miałem najpierw okazję wysłuchać pewnych wynurzeń, bardzo przykrych, trudnych, pewnego człowieka, który jeszcze nie był wtedy gotowy wyspowiadać się z nich, potem to uczynił. A więc można powiedzieć, że materia była ta sama. Dwa razy słuchałem podobnych rzeczy, bardzo trudnych i przykrych. Raz tylko jako człowiek, a drugi raz jako kapłan, jako ten, który jest szafarzem sakramentu pokuty. I zupełnie inny owoc to jakby wywiera na człowieka. Jest ogromnym brzemieniem słuchać o rzeczach bardzo trudnych, a jest z drugiej strony wielką właściwie radością być szafarzem sakramentu, który duszę podnosi, który duszę oczyszcza, który wlewa nowe życie nadprzyrodzone, który daje rzeczywiście nadprzyrodzone życie i tym samym daje prawo do nieba człowiekowi, który o to prosi, który jest przez Ducha Świętego wcześniej właśnie jakoś poruszony. Mimo tych drzwi zamkniętych, Chrystus przychodzący do wieczernika, to jest przecież też jednocześnie symbol tej Bożej łaski, która zaczyna już drążyć w człowieku, która zaczyna działać na duszę człowieka, zanim on jeszcze przyjdzie do kratek konfesjonału. To już jakoś Boża łaska w nim działa, skoro on rzeczywiście ze skruszonym sercem klęka przy kratkach konfesjonału. Moi drodzy, jest to rzeczywiście niezwykła rzecz, ten sakrament, i pamiętajmy o tym, przystępując do niego, starajmy się często i z wielką radością, jeśli tak można powiedzieć, oczywiście radością, która nie powinna nam przysłaniać tego, że to żal za grzechy jest najważniejszym elementem, ale to wcale się nie kłóci. Bo ta radość może mieć charakter bardzo wewnętrzny. Ona w tym przypadku będzie miała raczej posmak właśnie taki trochę gorzki, ale ostatecznie jest to wielka radość, że możemy Bogu wyznać właśnie to, że jesteśmy mali. Możemy wyznać to, że jesteśmy sami z siebie niczym, bo nic innego jak właśnie ten akt pokory, na którym bazuje skrucha, to jest przecież podstawa naszego duchowego życia. Bez tego nikt nie może być zbawiony. Amen. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.